Kiedy w 2015 roku na targach w Warszawie pojawiła się Antila 33, stało się jasne, że w krótkim czasie zawładnie sercem żeglarzy na Mazurach. Od początku był to jacht nowoczesny, ładny, wygodny i wykonany jak większość jednostek ze stoczni Antila Yachts, solidnie. W 2020 roku, po 5 latach skutecznego wojowania na rynku 10-metrowych krążowników śródlądowych, pojawiło się drugie, zmodyfikowane wcielenie tego modelu, Antila 33.3. Zaprojektował ją Michał Orych, autor wszystkich Antil o długości powyżej 25 stóp. Kadłub jachtu ma charakterystyczne kanty, załamania poszycia, dające większą stabilność, więcej miejsca w środku i w pewnym stopniu poprawiające proporcje. Cała sylwetka jachtu jest elegancka i dynamiczna, z dodatkowym podłużnym przetłoczeniem w górnej części burty. Na jacht najłatwiej wchodzi się od rufy, gdzie na pawęży jest szerokie przejście i duża platforma kąpielowa. Podłogę i siedziska pokryto w tym jachcie sztucznym tikiem. Kabestan fałowo-masztowy, napędzany elektrycznie, zamontowano wraz z baterią 8 stoperów na dachu nadbudówki, pod owiewką. Liny od masztu dochodzą w to miejsce tunelami. Pokład i półpokłady są czyste, pokryte skuteczną fakturą antypoślizgową, a przed ześlizgnięciem się stóp zabezpieczają tikowe stop relingi. Antila 33.3 może być wyposażona zarówno w foka samohalsującego, na stałe zamontowano na niepoprzeczną szynę, jak i w standardowego foka z wózkami na podłużnych szynach. Sztak z rollerem foka zamontowano na samym dziobie, powiększając w ten sposób żagiel. Wszystkie liny idące od masztu doprowadzono do kokpitu. Grota chowa się tradycyjnie w lazy jacku, także regulowanym linkami z kokpitu, a przydatnym elementem wyposażenia jest oświetlenie pokładu zamontowane na dolnym salingu. Stylistyka wnętrza w żadnym stopniu nie odstaje od rozwiązań stosowanych w najlepszych zagranicznych stoczniach, a jego przytulność i jakość wykonania według mnie przewyższa zachodnie standardy. Stocznia oferuje liczne warianty wyposażenia i wykończenia, a egzemplarz testowany miał chyba wszystko z listy opcji. Na uwagę zasługują dodatkowo detale, np. haczyki, wieszaczki, włączniki świateł w odpowiednich miejscach, czy magnesy drzwi zabezpieczające je w pozycji otwartej. Przede wszystkim jednak toaleta Antili 33.3 podzielona została na dwie części, dzięki czemu wydzielono w ten sposób prysznic zamykany drzwiczkami z pleksji od pozostałej części toalety. Jacht może mieć 2 lub 3 kabiny z przedsionkami i dużymi szafami oraz szerokimi kojami. Wszystkie kajuty wyróżniają się bardzo dobrym dopływem światła zewnętrznego, szczególnie te na rufie, oraz dobrą wentylacją, zwłaszcza po otwarciu bulajów. Dostęp do silnika, a jacht napędzany jest stacjonarnym dieslem, uzyskano poprzez podnoszoną schodnię zejściówki oraz zdejmowane boczne panele w obydwu rufowych kabinach. Producent zadbał także o oświetlenie komory silnika, które bardzo pomaga w podstawowym serwisie tej jednostki. Jesteśmy na Antili 33.3. To takie rozwinięcie jachtu, który już Państwo znacie, Antili 33. Taka, można powiedzieć, trochę nowocześniejsza wersja, w której do przodu trochę przesunięto podwięź sztagu. Dzięki temu powiększono powierzchnię foka, w której powiększono odrobinę rufową platformę, w której wreszcie też zrobiono kilka modyfikacji w środku. Zastosowano wkładkę denną, wkładkę sufitową, co może na pierwszy rzut oka nie jest widoczne, ale też zdecydowanie ułatwia zabudowę tej jednostki. Przed chwilą ją przetestowaliśmy. Wrażenia są naprawdę wspaniałe i jest to jeden z najlepszych chyba jachtów, jakim żeglowaliśmy do tej pory po Mazurach. Naprawdę świetnie się tą łódkę obsługuje. Mamy 2 koła sterowe, no to już nie jest nowość, tak, bo to już na Mazurach się pojawiło jakiś czas temu, zresztą właśnie w Antili 33, poprzedniczce. Tutaj jakby no, mieliśmy okazję jeszcze raz sprawdzić, że to jest naprawdę świetne rozwiązanie i ta komunikacja tutaj w kokpicie, szczególnie właśnie w tym miejscu, jest po prostu wzorcowa i wszystkie manewry robi się bardzo prosto w 2 osoby, nawet samemu można łatwo te manewry wykonać. Talię szotów Grota mamy tutaj na stole, więc nawet jak w tej części kokpitu mamy załogę, która powiedzmy zajmuje się mniej żeglarskimi sprawami, to oni mają tutaj swoje miejsce, a sternik i ewentualnie załoga, która obsługuje żagle, pomaga obsługiwać żagle, ma swoje miejsce wyznaczone i naprawdę idealnie skomunikowane. bardzo łatwy dostęp do kabestanu zarówno tutaj ze strony załoganta, jak i ze strony sternika. Manetka i silnik stacjonarny mamy, proszę Państwa, diesla stacjonarnego mamy w tej łódce, co powoduje, no, że steruje się nią na silniku tak jak jachtem morskim. Mamy manetkę, mamy tam wskaźniki, także tu jest dokładnie jak na jednostce morskiej. Jeśli chodzi o wnętrze, to też zastosowano taką nowość wziętą też z jachtów morskich, mianowicie toaleta, która do tej pory była jako jedno zamykane pomieszczenie razem z prysznicem, teraz jest rozdzielona, czyli prysznic oddzielono od toalety takimi wahadłowymi drzwiczkami, co ma tę zaletę, że no osoba, która się kąpie pod prysznicem, nie zalewa jakby tej części toaletowej, więc jest to bardzo fajne rozwiązanie. Przyznam, że po raz pierwszy widzę to na jachcie mazurskim, nie wiem, może w jakimś gdzieś już było, ale wydaje mi się, że to po raz pierwszy zastosowano w jachcie tej wielkości właśnie tutaj na polskim śródlądziu. Poza tym nautycznie naprawdę świetnie, wprawdzie dokładne parametry poznamy dopiero po odczytaniu tutaj z zapisów z naszego GPS-a, ale nawet nie ma znaczenia te dziesiąte części węzła, czy płynie szybciej, czy płynie wolniej. Wrażenie było, że płynie bardzo szybko, natomiast co jest ważne, żegluje się nią bardzo łatwo i bardzo precyzyjnie, co jest tutaj no nie zawsze osiągalne w przypadku tej wielkości jachtów, ale naprawdę poczucie jest takie, jakby się żeglowało jachtem o kilka stóp krótszym, czyli takim powiedzmy małym jachtem, i naprawdę to jest niesamowicie fajne wrażenie, bo się tą łódkę po prostu czuje. A jednocześnie, kiedy chcemy na przykład coś, kiedy sternik chce odejść na chwilę od steru, dobrać grota, dobrać foka, czy nawet przejść do kabestanu fałowego, elektrycznego zresztą na tym jachcie, naprawdę bez problemu jest w stanie to wykonać. Jacht płynie prosto, trzyma kurs, także po nadejściu szkwału, dzisiaj mieliśmy taką pogodę od 10 do 15-16 węzłów nawet w porywach, i rzeczywiście jak przychodziły te mocne kopy, jacht żeglował dalej prosto, nie skręcał, nie ostrzył, a jeżeli już, to w dużym przychyle miał minimalną tendencję do ostrzenia, czyli bardzo tutaj właściwie się zachowywał jak na takie warunki. Wnętrze jest mega wygodne, no 3 kabiny zamykane, plus to, co wspomniałem o tej toalecie i prysznicu. Kambus jest zupełnie duży, tutaj naprawdę można po prostu stać, jak to się mówi, przy garach i szykować posiłki. I jest wygodnie, bo jest pełna wysokość stania. Ja jestem osobą dość wysoką, ponad 1,90 m wzrostu, i w środku chodzę wyprostowany, więc tu naprawdę jest dużo powietrza w środku, dużo przestrzeni. Łatwo rozkłada się te koje w salonie, właśnie można już to nazwać salonem, bo to pomieszczenie jest bardzo duże. Oświetlenie naprawdę jest bardzo fajnie dobrane, to są takie dyskretne LEDy, a oprócz tego to oświetlenie główne jeszcze też bardzo dobrą atmosferę robi, więc naprawdę jacht, no już nie będziemy tutaj opowiadać o wszystkich niuansach, postaramy się to opisać w teście, pokazać też na zdjęciach, natomiast no naprawdę jest to jacht wart każdej uwagi i jacht, który bardzo nam się spodobał. No i bardzo chętnie byśmy na takim, jak tylko będzie okazja, to pożeglowali.